Cześć, z tej strony Kornel Tomicki, trener relacji damsko-męskich, a to jest ostatnie wideo, czwarte z czterech z serii Podstawy atrakcyjności. Jak stworzyć magnetyczny wizerunek? Zanim przejdę do merytorycznej treści, chciałbym gorąco podziękować wszystkim tym, którzy napisali do mnie maila albo zostawili komentarz na blogu odnośnie tego, jak ta seria w ogóle na nich wpłynęła. Sporo osób zauważyło, że przyciąganie uwagi i zatrzymywanie uwagi innych ludzi na tobie jest tak ważne, że powinni się tego nauczyć już wiele, wiele lat temu i dopiero teraz, kiedy nagrałem tę serię, odkryli, że powinni to robić. Także oni teraz pracują. Mam nadzieję, że tobie też poprzednie trzy wideo dały do myślenia. Natomiast dzisiaj wisienka na torcie, magnetyczny wizerunek. Czyli generalnie, podsumujmy sobie krótko. Przyciągasz uwagę. Tak poznajesz w życiu ludzi. Musisz mieć coś, co cię wyróżnia. I o tym opowiadałem w wideo numer 1, konkretnie na przykładzie tego, że istnieje pewien mit, że mężczyźni lecą tylko na wygląd fizyczny, a kobiety lecą tylko na kasę. Jest to połowiczna prawda i jak najbardziej takie zasady funkcjonują, natomiast musisz wiedzieć, że chodzi generalnie o coś, co przyciąga uwagę. Dlaczego mężczyźni lubią ładny wygląd u kobiety? Dlatego, że nie wszystkie kobiety ładnie wyglądają. I tak samo kobiety lubią, kiedy mężczyzna jest zaradny finansowo, czyli po prostu posiada bogate zasoby, dlatego, że nie wszyscy mężczyźni to mają. Chodzi o to, że musisz mieć coś, co wyróżnia ciebie spośród innych. Drugie wideo o tym, jak zrobić dobre wrażenie, traktowało o tym, żeby zrobić research przede wszystkim, czyli musisz się zastanowić, na kim ty chcesz to wrażenie zrobić i kogo uwagę chcesz przyciągnąć. Bez tego tak naprawdę zrobienie dobrego wrażenia jest niemożliwe, bo ty musisz poznać dokładnie osobę, na której chcesz to wrażenie zrobić. Ogarnij trójkąt atrakcyjności. Trzecie z czterech wideo. Jeżeli masz już kogoś uwagę wstępną i zrobiłeś research na temat tej osoby, to musisz dołożyć wszelkich starań, żeby tę uwagę zatrzymać. Nasza ludzka uwaga ma to do siebie, że bardzo często skacze i nie potrafimy się skoncentrować na jednej rzeczy albo na jednej osobie, więc musisz dołożyć wszelkich starań, żeby mieć trójkąt atrakcyjności i dzięki temu zatrzymasz uwagę osoby, która na przykład Ci się podoba, na dłużej. No i docelowo to wszystko oczywiście jest po to, żeby zbudował szczęśliwy związek z osobą, która Ci się podoba. Natomiast mam dwie wiadomości dla Ciebie w dzisiejszym wideo. Jedna jest dobra. Według tego schematu, który przedstawiłem w poprzednich wideo, możesz z powodzeniem przyciągać do swojego życia wyjątkowych ludzi, zatrzymywać ich tym, jaki jesteś, tym, kim jesteś, co robisz i budować z nimi długoterminowo szczęśliwe relacje. Natomiast zła wiadomość jest taka, że to nie wystarczy. Dlaczego? Dlatego, że musisz wiedzieć, w jaki sposób dokładnie, krok po kroku przyciągać uwagę, w jaki sposób zatrzymywać uwagę, jak ćwiczyć każdy z elementów atrakcyjności. I teraz dzisiaj w tym ostatnim wideo przedstawię Ci mój kurs wideo Magnetyczny wizerunek dla tych, którzy chcą dużo lepiej wywierać wpływ na innych, dużo szybciej i przede wszystkim dużo skuteczniej. Jest to jeden z sześciu modułów Akademii Relacji Damsko-Męskich. Akademia funkcjonuje już od jakiegoś czasu, natomiast do tej pory mieli dostęp tylko moi najlepsi klienci. Ja Akademii nigdy nie promowałem jakoś głośno, dlatego że uważam i dalej będę tak uważał, że jest to produkt przeznaczony tylko dla niektórych ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o sam moduł Magnetyczny wizerunek, on jest bardzo prosty do wprowadzenia w życie. Dlatego go promuję trochę szerzej, dlatego będę o nim mówił dużo, dużo częściej niż o samej Akademii Relacji Damsko-Męskich, bo wiem, że dużo osób jest w stanie poradzić sobie z ćwiczeniami, które w tym module zawarłem. Dalsze moduły są już dużo, dużo trudniejsze, więc jeżeli chciałbyś dostać dostęp do całej Akademii Relacji Damsko-Męskich, to ja muszę wiedzieć, że Ty będziesz w stanie wdrożyć to, co dla Ciebie tam przygotowałem w życie. Jeżeli chodzi o sam moduł Magnetyczny wizerunek, jest on skuteczny w pokonywaniu nieśmiałości, braku pewności siebie, niskiej samooceny. Daje Ci to wszystko na start, czyli przerabiając moduł Magnetyczny wizerunek, po pierwsze, pokonasz nieśmiałość, po drugie, wzrośnie Ci pewność siebie i oczywiście będziesz czuł się lepiej, podniesie się Twoje poczucie własnej wartości i samoocena. 11 lekcji wideo zawiera cały
ten moduł, kurs, ponad 2 godziny nagrań i oczywiście standardowo w moim stylu mnóstwo ćwiczeń praktycznych. Jak widzisz, tych lekcji trochę jest. Ja teraz, tak jak obiecałem w poprzednim wideo, omówię je krótko, żebyś wiedział, co zamawiasz, wiedział, co znajduje się w każdej z lekcji i żebyś wiedział, czy to jest przede wszystkim dla Ciebie. Okej, więc tak, jeżeli chodzi o podział atrakcyjności, ja już trochę o tym wspomniałem, czyli musisz znać trzy podstawowe składniki atrakcyjności. Poznasz też sposób na atrakcyjność, który działa, nawet jeżeli nie jesteś piękny. To jest taka bardzo fajna rzecz, bo jak ja to obiecuję w swoich ofertach, na przykład, to wiele osób nie wierzy, a gdy przerabia moje kursy, no to generalnie przyznaję rację, że nie trzeba być pięknym, żeby z powodzeniem być dla innych ludzi atrakcyjnym. Ja jestem dobrym przykładem. Też nie jestem piękny, a wiele osób uważa, że jestem atrakcyjny. No ale dalej, dosyć tego narcyzmu. Zobaczysz też, jaki jest największy mit o atrakcyjności i powiem Ci szczerze, że to jest jedna z rzeczy, która bardzo mnie frustruje, bo szanse, że wierzysz w ten mit, są naprawdę duże, a nie powinieneś, bo on Ci skutecznie utrudnia robienie dobrego wrażenia i zbudowanie magnetycznego wizerunku. Kolejna lekcja to jest podstawa atrakcyjności, czyli wyróżnianie się w tłumie. Musisz przyciągać uwagę, musisz wiedzieć, jak tą uwagę zatrzymać i o tym będzie ta lekcja, ale dużo, dużo bardziej szczegółowo niż tak jak mówiłem to w tych trzech darmowych wideo w ramach serii Podstawy atrakcyjności. Więc nauczysz się, jak wyróżniać się w tłumie. Opowiem Ci też pewną prywatną historię, jak zrobiłem piorunujące wrażenie na członkach pewnej poważnej organizacji. I oprócz tego, że ja Ci ją opowiem, jest nagrana lekcja wideo na ten temat, to poznasz schemat krok po kroku, jak możesz podobne wrażenie wywołać na dowolnej grupie osób. Bo ja tam zastosowałem parę trików, które bardzo łatwo da się powtórzyć i to Ci zdradzę już w tej lekcji. Dowiesz się też, jak przekształcić wady na zalety. Bardzo ważna rzecz i niestety z mojego doświadczenia bardzo mało osób wie, żeby w ogóle swoje wady zmieniać na zalety. Część ludzi wie, żeby nad wadami pracować, natomiast nie do końca w tym rzecz, bo pracować nad wadami możesz przez 10 lat, a i tak dalej możesz te wady mieć. Chodzi raczej o to, żeby przedstawiać swoje wady w korzystny sposób dla Ciebie. Być może teraz to brzmi jak czarna magia. Po obejrzeniu tej lekcji to już będzie dla Ciebie proste, oczywiste i będziesz wiedział, jak to zrobić w praktyczny sposób. Lekcja trzecia. Poznaj zasady gry. Dowiesz się, co jest atrakcyjne dla mężczyzn, co jest atrakcyjne dla kobiet i nauczysz się ponadczasowych zasad, które z łatwością wykorzystasz na swoją korzyść. To myślę jest oczywiste i tutaj nie trzeba nic więcej wyjaśniać. Zasad oczywiście opartych na ewolucji i biologii, dlatego są ponadczasowe. To nie jest tylko chwilowa moda. Atrakcyjność fizyczna, czyli nauczysz się, co zrobić, żeby ludzie postrzegali Cię jako kogoś ważnego. Dowiesz się, jak pracować nad atrakcyjnością fizyczną i poznasz sposób, dzięki którym ludzie będą postrzegali Cię jako seksownego. Jeżeli chodzi o to postrzeganie jako seksownego, to przede wszystkim mam tutaj na myśli to, że Ty w relatywnie prosty sposób możesz zrobić jedną rzecz. I każdy mężczyzna może to zrobić, każda kobieta, tylko że mało kto o tym wie. Dzięki czemu będziesz wzbudzał w płci przeciwnej automatyczne pożądanie. Zdaję sobie sprawę, że to też może brzmieć dla Ciebie jak jakaś niewiadoma jaka tajemnica, natomiast to jest proste do wprowadzenia. Ten prosty trik zajmie Ci naprawdę kilka minut. Musisz go zrobić przed wyjściem z domu i zobaczysz, jak postrzeganie ludzi zmieni się względem Ciebie oczywiście. Lekcja piąta to jest bonusowe wideo, o które prosił mnie mój klient. Jak pierwszy raz nagrywałem właśnie ten moduł do Akademii Relacji Damsko-Męskich, no to miałem określony plan. Natomiast gadając z klientem kiedyś przez telefon, powiedział, że bardzo chętnie chciałby usłyszeć o jednej rzeczy. Niestety nie mogę mówić o niej publicznie, to jest tajemnica, więc dowiesz się już, jak zamówisz ten kurs Magnetyczny Wizerunek. Lecimy dalej. Atrakcyjność intelektualna. Dowiesz się, jak opowiadać porywające historie. Daję tam jedno ćwiczenie, które też jest bardzo proste. Natomiast ci klienci, którzy go robią, potrafią opowiadać porywające historie i mam na to dowody. Natomiast jest też część klientów moich, która nie wierzy, że w tak prosty sposób można nauczyć się opowiadać historie. Nie robią tego i tych historii nie opowiadają. Po której stronie będziesz ty?
To już zależy od Ciebie. Poznasz konkretny sposób na pokonanie nieśmiałości i zbudowanie większej pewności siebie. O pokonywaniu nieśmiałości możemy mówić godzinami, natomiast istnieje konkretny sposób, jak to zrobić. I oczywiście, mówiąc o atrakcyjności intelektualnej, nie sposób nie wspomnieć o poczuciu humoru. To jest bardzo ważny składnik tej atrakcyjności intelektualnej. Spytaj się dowolnej kobiety albo dowolnego mężczyzny, co ceni u płci przeciwnej, to gwarantuję Ci, że której z kolei pojawi się właśnie poczucie humoru. Dlatego tak ważne jest, żeby nauczyć się, co to znaczy i jak nad tym pracować. Atrakcyjność seksualna to jest oczywiście zapomniany filar, zapomniany element, składnik atrakcyjności. Mało kto wie, że coś takiego w ogóle da się wyćwiczyć, czyli to jest ta chemia w relacji damsko-męskiej. Dowiesz się, jak tą atrakcyjność seksualną, czyli to napięcie, stworzyć. Poznasz sposoby pracy z głosem, też bardzo skuteczne. I nauczysz się mówić w taki sposób, żeby ludzie Cię słuchali i nie przeszli obok Ciebie obojętnie. Czyli tutaj będziemy pracować sobie głównie nad komunikacją niewerbalną. Lekcja ósma. Atrakcyjny styl życia. Na dłuższą metę nie zrobisz na nikim dobrego wrażenia, długotrwale oczywiście, kiedy nie będziesz miał atrakcyjnego stylu życia. Więc powiem Ci, jak taki styl zbudować, który na dłuższą metę zbuduje po prostu wokół Ciebie pewną aurę, dzięki czemu Ty będziesz szanowany, doceniany i podziwiany. Dowiesz się też, co robią ludzie, którzy cieszą się ogromną popularnością i sławą. Powiem Ci, że jest też pewien schemat, który jest powtarzalny. No i poznasz kilka technik na rewelacyjną autoprezentację. Na przykład, jak będziesz poznawał nowe osoby, to już będziesz wiedział, co im dokładnie powiedzieć. Oprócz samego cześć, jestem Kornel, no bo to mówi każdy. Znaczy, ja to mówię, bo nazywam się Kornel, a Ty mówisz pewnie swoje imię. Natomiast to wie, że każdy się przedstawia w taki sposób, natomiast ja Ci podam trochę inne sposoby, które na dłuższą metę po prostu będą dla Ciebie dobre i korzystne. Lekcja dziewiąta. Preselekcja. W tej lekcji omówię bardzo mało znany mechanizm. O nim kiedyś było głośno, ale to były lata 8-9 lat temu. Dosyć często mogłeś to znaleźć, ale nie w kursach o wizerunku, tylko o podrywie. I teraz za bardzo już o tym nikt nie mówi, dlatego że jest to kontrowersyjny mechanizm, więc nikt też nie chce o tym mówić jakoś głośno. Zresztą ja podobnie, dlatego nagrałem Ci o tym jedną całą lekcję wideo o preselekcji i postanowiłem przynajmniej na razie nie nagrywać na ten temat wideo takiego dostępnego dla wszystkich, bo on jest bardzo silny. I ja wierzę Tobie, bo jesteś moim widzem, być może jesteś nawet moim klientem. Wierzę, że będziesz używał go tylko w uzasadnionych przypadkach i w dobrym celu. Natomiast gdybym nagrał wideo publicznie i powiedział, jak robić tą preselekcję i co to w ogóle jest, no to być może mógłby się znaleźć przynajmniej jeden gość albo jedna pani, która użyłaby tego w sposób krzywdzący innych. Więc to jest w środku, tak? Opiszę Ci krok po kroku, co to jest, jak to stosować tak, żeby było dobrze i jak to stosować tak, żeby skutecznie wpływać na innych ludzi, oczywiście nie robiąc im krzywdy. Lekcja dziesiąta to pułapka atrakcyjności, bo też taka pułapka istnieje. Dowiesz się w niej, po czym poznać, że jesteś dla innych atrakcyjny, nauczysz się odpierać krytykę kierowaną w Twoją stronę i zobaczysz, w jaki mit wierzysz, kolejny mit, którego warto się pozbyć. I lekcja 11, czyli ostatnia, modelowanie atrakcyjności. Poznasz sekrety atrakcyjności Marlona Brando, czyli swojego czasu najlepszego aktora na całej ziemi. Dowiesz się, jak pracowała nad atrakcyjnością Marilyn Monroe, czyli też ikona tak naprawdę piękna i seksu w czasach, gdy żyła. Podam Ci też sposób na najszybsze i najbardziej skuteczne wykształtowanie magnetycznego wizerunku. Możesz się zastanowić, dlaczego dopiero w 11 lekcji, dlaczego nie w pierwszej. Dlatego, że Ty odkryjesz potencjał właśnie tego sposobu, jeżeli przejdziesz cały kurs. Dlatego, jeżeli ten kurs w momencie, kiedy go zamówisz, proszę Cię, rób od początku do końca. Nie zaczynaj od 11 lekcji. Ja wiem, że będzie Cię to korciło, natomiast jeżeli chcesz mieć najlepsze efekty, przerób od pierwszej do 11 lekcji po kolei. W tej 11 będziesz miał sposób na najszybsze i najbardziej skuteczne wykształtowanie magnetycznego wizerunku. Ok, ile to jest wszystko warte? Na pewno się zastanawiasz. Słuchaj, ja się zastanawiałem, jak to wycenić i powiem Ci, że miałem problem, bo tyle czasu
ile ja poświęciłem na studiowanie atrakcyjności, na szukanie badań naukowych, na sprawdzanie tego, jak to robią celebryci, jak to robią sławne osoby, popularne właśnie gwiazdy jak Marlon Brando czy Marilyn Monroe. Szukałem informacji w ich biografiach, czytałem różne książki. Jak znalazłem tam coś wartego uwagi, no to wykonywałem ćwiczenia i tego było naprawdę, naprawdę dużo. Kilkaset złotych wydałem na różne szkolenia, na różne książki właśnie z tematyki atrakcyjności, tego jak być bardziej atrakcyjnym, jak się nauczyć autoprezentacji i tak dalej, jak stworzyć ogólnie dobry wizerunek. No i dodatkowo to mnóstwo energii poświęciłem na to, żeby stworzyć kurs, który ci przekaże całą tą wiedzę i umiejętności w jasny i zrozumiały sposób. Razem wyszłoby tyle, że po prostu i tak nie mógłbyś sobie na to pozwolić. Gwarantuję ci. Dlatego postanowiłem, że nie będę robił takiej ceny, ile to jest warte, tylko zrobię taką cenę, żeby każdy mógł sobie na to pozwolić. Natomiast jest haczyk. I teraz haczyk jest taki. Każdy może sobie na to pozwolić, bo dla pierwszych 15 osób, które zamówią kurs Magnetyczny Wizerunek, cena będzie 97 zł. Śmiesznie tanio, jak na taką wiedzę, którą ja ci tam przekazuję. Natomiast, tak jak wspomniałem, dla pierwszych 15 osób i cała sprzedaż trwa od 17 lutego, od poniedziałku rano, podejrzewam, że wyślę pierwszy mailing, do 20 lutego, czyli czwartek do 22. No i teraz pierwszym haczykiem jest to, że to 97 jest tylko dla pierwszych 15 osób, więc radziłbym ci się pospieszyć i pilnować maila, jeżeli jesteś na mojej liście mailingowej, bo po tym czasie cena wzrasta. Dodatkowo jest też inny haczyk. Moi aktualni klienci, których naprawdę trochę już jest i przychodzi ich coraz więcej, mają możliwość zamówienia tego kursu od niedzieli, czyli od 16 lutego. I teraz, jeżeli jesteś tylko moim czytelnikiem albo widzem kanału na YouTubie, no to nie zrozum mnie źle. Natomiast moi klienci zawsze byli, zawsze są i zawsze będą przeze mnie faworyzowani. Jeżeli chcesz się stać moim klientem, no to wejdź na moją stronę, kliknij sklep, kup dowolny produkt i dzięki temu będziesz miał mnóstwo profitów na przyszłość. Także to polecam zrobić. Natomiast niezależnie od tego, czy jesteś czytelnikiem mojego bloga, czy klientem, czy widzem na YouTubie, jeżeli nie jesteś na liście mailingowej, to koniecznie się na nią zapisz. Adres jest taki jak nazwa kanału, czyli bądźjeszczelepszy.pl. Podajesz tam imię, podajesz tam maila i wtedy masz pewność, że dotrą do ciebie te maile, gdzie ja dam linka do oferty kursu Magnetyczny Wizerunek. To jest bardzo ważne, bo podejrzewam, że moi aktualni klienci część tych 15 pakietów wykupią, więc w poniedziałek będzie już okrojona ilość. No i czytelników mam. Na bloga wchodzi 23 tysiące osób miesięcznie. Także mam nadzieję, że te liczby dadzą ci do myślenia. Nie będziesz czekał do ostatniej chwili na zamówienie, tylko w poniedziałek, kiedy tylko dostaniesz ode mnie maila, otworzysz, zamówisz. Ja od razu ci ten kurs wyślę. No i po pewnym czasie zbudujesz magnetyczny wizerunek. To by było na tyle. Powiedziałem chyba wszystkie szczegóły. Jeżeli masz jakieś pytania, no to pod spodem do tego wideo jest kontakt do mnie. A jeżeli oglądasz to wideo po 17 lutego 2020 roku, to prawdopodobnie ten kurs jest już w moim sklepie oficjalnie na stronie bądźjeszczelepszy.pl/sklep. Natomiast jest oczywiście droższy niż 97 zł. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Jak masz pytania, zadaj je w komentarzu albo wyślij do mnie maila. I podejrzewam, że kolejny raz albo się spotkamy w analizach Tomickiego, które wyjdą jeszcze w niedzielę 16 lutego, albo już po prostu czekaj na maila. Oczekuj cierpliwie i na pewno zostaniesz wynagrodzony. Kornel Tomicki, trener relacji damsko-męskich. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Trzymaj się. Cześć!